Michał, 2,5 miesiąca jazdy na trochę innych rowerach, trochę innych odmianach, no ale to było wszystko kolarstwo górskie. Zgadza się. Trochę inne, ale górskie. No dzisiaj było widać, że jakby taka dynamika, siła mi została, bo jeszcze pierwsze dwa kółka w miarę nawet jechałem. No potem już nastąpiło to, co nieuniknione i już było takie powolne spływanie. Na tych dynamicznych hopkach, na takich bardziej technicznych sekcjach, które można było zrobić z rozpędu, dużo było takich miejsc, gdzie się gdzieś po prostu wskakiwało w taki wąwóz i można było przejechać na drugą stronę, to dobrze jechało, no ale jakby każdy podjazd już taki dłuższy niż te 10-15 sekund, który wymagał takiego ustabilizowania i kręcenia, no to już była męka, no ale jakoś się przeturlałem do końca. Z drobną przygodą jeszcze na trzecim kółku popełniłem błąd właśnie na jednym z tych wskoków takich, źle nieco to zrobiłem i ściągnęło mi po prostu oponę z rantu na dole, bo mnie wcisnęło i musiałem się zatrzymać na boksie, żeby dopompować, ale na szczęście mleko gdzieś to tam zakleiło, uszczelniło, potem już mi nie schodziło, także tutaj... Trezado dobrze uszczelnia. Trezado dzisiaj też uratowało nieco, no i fajnie. Jak się uzupełniają, czy w ogóle uzupełniają się między sobą dyscypliny grawitacyjne i cross country? Na pewno się uzupełniają i to działa w każdą stronę. I to, co ja wynoszę z XC, potem procentuje mi na zawodach enduro. A to, czego się nauczę na zawodach enduro, też procentuje w cross country. Chociaż oczywiście to wiadomo, nie działa tak, że jak ja teraz przez 2,5 miesiąca jeździłem enduro, no to będę szybszy w XC, bo oczywiście, że teraz jestem bez formy przez to, że no niestety nie było jakoś w tym roku czasu, żeby wrzucić normalne treningi. W tamtym sezonie to było nieco lepiej się to ułożyło. Ale tak długofalowo właśnie patrząc, perspektywie lat, no to jakby to doświadczenie zostaje, nie? I w następnym sezonie no ta technika, jakieś tam spostrzeżenia, dobór linii i tak dalej, bardziej, i tak dalej. Że trasy cross country, te pucharowe czy takie topowe, no to one dzisiaj w dół grawitacyjnie w tych częściach są bardzo techniczne, nie? Tak, oczywiście. Znaczy nie jest tak zawsze, ale na pewno już coraz częściej tak jest, no nie? Więc to procentuje i to są takie ogólne skille po prostu, które pozwalają ci no lepiej kontrolować rower i gdzieś tam efektywniej po prostu jechać, przenieść tą prędkość przez te zakręty, przez te wciśnięcia. Wbrew pozorom czasem nie trzeba w ogóle dokręcać, żeby jechać szybciej. Jak się dobrze coś spompuje, dobrze się coś skoczy, dobrze przejedzie zakręt, to tak naprawdę dostajesz te kilometry na godzinę i dostajesz te sekundy totalnie za darmo. No właśnie powiem ci, że nawet dzisiaj na trasie tu widziałem jest kilka takich miejsc z bandami na przykład i wiele osób przejeżdżało płasko, w ogóle się w te bandy nie wklejając. Tak naprawdę przecież tak. Jak się dobrze wkleisz pierwszą bandę, to potem cię wypuszcza w kolejne i możesz odpocząć. Tak, dokładnie tak. Bandy tak naprawdę działają też jak pump track, tylko że na zakręcie. Jeżeli dobrze wciśniesz bandę, dobrze jesteś w stanie ją pokonać, to jeszcze jesteś w stanie się z niej wręcz napędzić, nie? Więc to jest taka różnica. No i to robi robotę, naprawdę. Koniec sezonu? No jeszcze nie, jeszcze do połowy października planuję starty. Za tydzień wracam na downhill, widzimy się na Żarze, na ostatniej rundzie Local Series of Downhill. Potem chyba Puchar Tarnowa, 1 października. Kto firmuje trzecią edycję? Mirek Bieniasz firmuje trzecią, także zapraszamy też serdecznie. Potem wpadam na Podlasie, na Bizon MTB. Tylko jeszcze nie podjąłem decyzji, czy jadę na synonimie, czy na gravelu, jest do wyboru 8 dyszek na MTB, albo setka na gravelu. Także, ale może na gravelu wystartuję, w sumie nie startowałem, więc jest okazja. Więc kto wie. I potem jeszcze ostatni start jest enduro w Bratysławie na Słowacji. I na tym już planuję koniec, trzeba coś odpocząć. Ciekawe, w Bratysławie, w stolicy bezpośrednio będzie tak, trasa, tak, więc tak. Bardziej miejski jakiś urban, czy tam bardziej na peryferiach? Oglądałem filmiki z tamtego roku i mam w ogóle chytry plan, żeby wziąć tam synonima, bo wydaje mi się, że może być powtórka z rozrywki z Koszyc z tego roku, gdzie w ogóle też były trasy i wygrali chłopaki na rowerach XC. Także albo wezmę dwa rowery, albo synonima i zrobimy eksperyment. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki, Michał, do zobaczenia. Cześć.